No, dzień dobry, Piotrek Sik 23, cześć, czekajcie, bo tu mam telefon, tryb incognito, czekajcie, bo tu mam takie rzeczy, takie, dobra, wyłączyłem, tryb incognito, słuchajcie, dzień dobry, ukrywam się światem, tak, dzień dobry, kolejny odcinek, a do poprzedniego znajdziecie u góry. Ja zawsze często zapominam o tym opowiedzieć. O Ginetta, mój samochodzik. No i słuchajcie, będzie dzisiaj Donington i pojeździłem trening. No tak, ładny. Ta, o jejku. No, łatwo się tym jeździ. Junior to jest, Ginetta Junior. Jestem w czwartym sezonie, a jestem ciągle juniorem. W poprzednim sezonie byłem rookie, teraz jestem juniorem. Także nie wiem, w następnym chyba też będę jakimś, także mało laty. No, ale generalnie spoko. Słuchajcie, spoko, cieszę się, że jestem Ginetta. No i słuchajcie, rozegrałem sobie trening na tym Donington, no i przewaga była kolosalna na początku, bo jeździłem tam 3 sekundy miałem tej przewagi. 3 sekundy podziwiajcie, samochodzik. 3 sekundy miałem przewagi, taki nudno będzie, co 3 sekundy. No ale potem miałem 7, chyba cały ten trening rozegrałem, tak 7 minut zostało do końca, jest 30, no i mówię, zjadę sobie do boksu. Nie chciałem kończyć, bo tam komputer symuluje później te wyniki, on robi to inaczej, jakoś inaczej. No i tylko przyspieszyłem czas po prostu i komputer się poprawił o 2 sekundy. Nie, także o 2 sekundy, także taka sytuacja z cyklu, powiedzmy, no nie wiem, bandyci napadli na bank, ukradli $1 milion, a następnego dnia doszło w kraju do hiperinflacji. O, no. No, także tu miałem tak podobnie. No i słuchajcie, a propos $1 miliona, bo tak jak wam opowiadam, dziewczyna mnie zostawiła w pizdu, wszystko nie tak. No i ja chodzę teraz po ludziach, potrzebuję pomocy, właściwie każdej pomocy. No i pytam się o $1 milion, czy nie mają. Ktoś może ma, ale nikt nie ma. Także $1 milion mi się bardzo przydał, bo słuchajcie, pieniądze szczęścia nie dają, jest to powiedzenie. Nie dają, to fakt, same pieniądze nie dają. Natomiast no, jest tak, że pieniądze pozwalają być szczęśliwymi. Jeżeli macie $1 milion, no to po prostu tylko czy będziecie szczęśliwi zależy od was. Tak naprawdę nie macie wtedy żadnych problemów. Mi na przykład $1 milion przydałoby mi się, żeby po prostu podróżować po świecie i znaleźć się partnerkę teraz. No teraz tak, no pojechałem do Grecji, Stanów, Japonii. No $1 milion to może by mi nie starczyło, ale tak na takie zuchwałe, że tak powiem, wojaże, no ale jakbym tam wygrał kilkanaście, to tak. Tylko trzeba dobrze rozporządzać. Także pieniądze szczęścia nie dają, ale to, czy będziecie szczęśliwi, to zależy tylko od was. Żeby być szczęśliwym, to trzeba w sobie mieć pokorę chyba i trzeba mieć chyba taki dystans i cieszyć się rzeczami małymi. Ja się bardzo, bardzo się cieszę, wszystkim się cieszę. Cieszę się Project Cars i cieszę się, że oglądacie ten kanał. Także życie jest proste, łatwe, jeśli się zdrowym i ten. Ja nie mam dziewczyny, a staram się być szczęśliwy. Także tak jest i walczę o to szczęście. Nie mam $1 milion. Teraz bym chciał $1 milion. Jest Ginetta, tak. Słuchajcie, co dzisiaj? Donington. Ja wam pokażę ustawienia. Jesteśmy w Donington. Rozegrałem sobie trening. Tak jak mówię, tam były wyniki, tak? Są wyniki, jest punkt straty do Hirvonena. Mam nadzieję, że oni się jakoś wymiksują, także zapamiętamy sobie Hirvonena, tak z grubsza, ale to jest dopiero druga runda z 5, więc spoko. I mamy Donington i ja wam pokażę w kwalifikacjach, jak wygląda ten agresywnie. Słuchajcie, agresywnie, bardzo agresywnie. Chyba nie ustawiłem nigdy tak agresywnie samochodu. Tak go agresywnie ustawiłem, że troszkę tą agresję zmniejszyłem. Słuchajcie, samochód na szybkość, bardzo niestabilny, ale Ginetta jest stabilna, więc ja nawet nie pamiętam, już rozkminiałem tutaj, długo rozkminiałem. Tu tylko nie zmieniałem, to tego nie zmieniłem. Podsterowny, mi się to podoba. Mi się to podoba, ta podsterowność, jaka jest idealna. Tu właściwie nie ma co zmieniać, bo tu są tylko 4 opcje i ta jest najlepsza.
To jest kwestia indywidualna i zobaczcie, jak ustawiony. Wszystko, kąty pochylenia są w drugą stronę przesunięte. To jest wszystko, wszystko tak, tak, lubię tak, o, tak, tak ruszać. Wszystko jest tak praktycznie przesunięte na drugą stronę, bo to jest szybki tor i ten samochód jest stabilny. Tu to samo, wszystko na niskie. Tu możecie się dziwić, ale tu są tylko trzy opcje. Ja tu nie chcę ruszać. Tu nie chcę ruszać. Tu też, tu na początku walnąłem na sam dół, ale te amortyzatory, wszystkie te zawieszenia, ale troszkę podwyżyłem, bo mówię, kurwa, no. No i tu też, nie chcę wam tego tłumaczyć, ja tego nie rozumiem. Znaczy rozumiem to, tylko nie rozumiem tak, żeby zapamiętać i wam wytłumaczyć z marszu. Ja tam czytałem, potem zapominam, bo jeśli chodzi o te ustawienia, to ja po prostu tak, to nie ma sensu zmieniać tu, tego przyspieszenia. I tak się nie rozpędzę na ten. Mapowanie jeszcze na zero. Ja sprawdzę, czy tu jest dobrze, bo ja będę robił kwalifikacje, to sobie zobaczę. 7 litrów, bo to pojemność zbiornika paliwa, na odwrót powinno być. Tu jest jakiś błąd, dobra. Dobra, zapisz. I sprawdzę tylko, czy będę mieć... ile powinienem mieć? 7 litrów. Wezmę... 10 wezmę, 7 okrążeń. I tak będzie ten... 10, dobra. Dobra, słuchajcie, powinno być łatwo, bo było łatwo w treningu, ale no, pilnujmy się. Pilnuj się, Piotrek, nie bądź zuchwały. Bierzemy kwalifikacje. To będzie odcinek wakacyjny. Nie, dobra. No i słuchajcie, kurwa, ja aż szkoda mi się gadać. Słuchajcie, bo to jest po prostu, ja popełniam błędy i chyba już wszystkie błędy możliwe popełniłem i słuchajcie, zrobiłem bardzo, bardzo złą rzecz. Bardzo i no i kurde, aż teraz na świeżo to mówię, bo tu jest taki guzik, przeprowadź symulację do następnej sesji i myszka machnęła mi się i ją kliknąłem i nie będzie kwalifikacji. Słuchajcie, nie będzie kwalifikacji. Ale problem polega na tym, że gra symulowała, chyba że jestem na ostatnim miejscu. Więc słuchajcie, no nie, to jest dramat. To jest dramat. I ja bym z tego 20 miejsca nawet mógł awansować na pierwsze, to tam nie ma jakiegoś problemu. Tylko że po prostu tak, jestem z ostatniego. Tylko że po prostu ja będę musiał, oni nie są przecież czyści, ja będę musiał ich wyprzedzać. No dobra, słuchajcie, kliknąłem, no niechcący, a tu nie ma możliwości powrotu. Więc... no nie, no po prostu załamany jestem. No dobra, słuchajcie, będziemy walczyć o jak najlepsze pozycje, no przykro mi bardzo, że tak się stało. No jestem debilem jestem, słuchajcie, błędy, klikam czasami coś tutaj, kurwa. To, co wam chciałem pokazać, to jest, mamy, zobaczcie, a nie, slick. Tam w tym były, tu mamy opony i tam widziałem w treningu, że były miękkie i twarde. No słuchajcie, no zrąbałem i... No i będziemy się męczyć, no ale nic, no będą emocje. Mam nadzieję, że może w drugim wyścigu gdzieś będę wyżej. Może to zasymulowało jakoś tak, że jest wyżej. No jestem debilem, no i tyle. No i niszczę sobie kanał przez to. I tak nikt nie ogląda, każdy ma wyjebane na to, ale jestem zły, bo nie tak to ma wyglądać. No. Dobra, no i widzę te pomarańczowe, ostatnia pozycja, kurwa, no zrąbałem. Let's try and make up some ground here off the lights. Keep it clean and keep your wits about. Wcisnąłem nie to, co trzeba, nie mam za swoje. I się będę męczył teraz z ostatniej pozycji. No może mi tak wylosowało się, bo komputer powinien przeprowadzić tę symulację, jakby mnie też uwzględnić w niej. Może w drugim wyścigu będę ten, na całe szczęście, słuchajcie, spokojnie, bo tu w tym tubie. Na całe szczęście ten błąd został popełniony przy samochodach, przycinać się, które są po prostu mega stabilne. Muszę głęboko teraz, bo tam bałem się, że ten... mega stabilne i przewaga tempa jest po prostu kolosalna. Tak mam takie, będę mieć wrażenie, że... Bo na treningu było to sekundy na okrążenie, ale na początku 3. No i słuchajcie, no i zobaczcie, no mijam elektryczki. No, jestem praktycznie po kilku zakrętach, a ja już zrobiłem... kilka pozycji. Mam bardzo agresywnie ustawiony samochód. To też nie sprzyja jakby bezpiecznej jeździe.
No ale minąłem elegancko. Tak, tam jest błąd, 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 błąd. No i słuchajcie, będę walczył. Robił nawet pierwszy, ale teraz wyprzedzanie będzie trudne. Także, no, na całe szczęście jestem... Głupi to ma szczęście, słuchajcie. Głupi ma szczęście. Oj, źle, ale Ginetta, no to jest... Nic tu nie zmieniam. 94 poziom, asysta 1. I to, po prostu to jest tak stabilny samochód. Jeździ się tym... Kolega mi mówi, kiedyś był APem jeździł. Ja mówię, APa bym sobie kupił. Może sobie kupię kiedyś APa. Volkswagena. Mówi, że jeździ się tym jak zabawką. I ta Ginetta mi tą zabawkę przypomina. Jeździ się nim jak zabawką, to jakby na przykład jakby takiego fuck-upa zrobił na kartach albo na formule rookie, no to już jest, no to już jest pozamiatane. Natomiast no mam takiego, no, komputer jeszcze walczy między sobą i jeszcze to tempo ma wolniejsze. Słuchajcie, czegoś takiego to nie widziałem, żeby z ostatniej pozycji, no jak Michał pierwszy, to by był tu, tam znajdę miejsce. Oj, blokuję. Dobra, ale słuchajcie, już jestem... Ace driving, two cars in one hit. Ej, o, Andy, pierwszy raz to powiedziałeś. No jest dobrze, słuchajcie, może będę pierwszy. Jestem... No jestem trochę... rozczarowany, że to tak łatwo. Ale tak jak mówię, że no tu przewaga tempa na treningu no była kolosalna i... No ja nic nie zmieniam, naprawdę. Po prostu już postanowiłem jeździć na tym poziomie 94. To, co ta gra mi zaoferuje, to mi zaoferuje. A udało się elegancko. On jest tak wolny, że... Także tak wygląda na Ginetcie, jak chcecie sobie pojeździć, tak jakby pobawić się, to Ginetta jest dobrym. A jeździłem tą Ginettą, to on jakby z wyższej klasy, no to już nie jest tak dużo. No tak, cieszę się, że to się stało. Znaczy, że mam tą Ginettę. Że nie mam tej formuły gór, bo tak jak mówiłem, że tej formuły będzie za dużo. A tu mam dobrą okazję do wyprzedzania, komputer jest po prostu mega wolny. Tu ma taki duży, długi sektor, gdzie on jest po prostu ślimokiem. Muszę, to nielegalne wyprzedzenie, ale biorąc pod uwagę okoliczności, no chociaż mnie tam atakował, dobrze mam ten podstarowy, ten samochód, no słuchajcie, same emocje, jest trzecie miejsce, no aż sam jestem zaskoczony, ale naprawdę, no i drugie, no i będę pierwszy, no i tylko wyprzedzić tego ćwoka z początku i jechać, i odjechać. Zwolnię tutaj, bo ja nie chcę ryzykować. Ten zakręt inaczej troszkę pokonuje i dobrze go pokonuje. Na razie nie patrzę w ogóle na czasy, ale jest... Nie chcę ryzykować, naprawdę. Nie będę podejmował tutaj żadnego ryzyka. Mamy dużo czasu, jest druga pozycja, także... No użyło mi, że to tak łatwo. Użyło mi, że to tak łatwo. Także uda się uratować ten Donington. No i... No i tak jak widzicie, Ginetta to chyba najłatwiejsze, co w Project Cars jest. Nie sądzę, żeby było coś łatwiejszego, ale tak jak mówię, że samochód mam ustawiony agresywnie, a to oznacza, drodzy kochani widzowie, wyprzedzę go tak... Your lap times are a little bit inconsistent. Stay sharp, see if you can put in some strong laps now. Line them up, you can do it. To oznacza, drodzy widzowie, że samochód jest ustawiony bardzo agresywnie, że jest ustawiony, nie dość, że jestem szybszy, bo mam szybszy samochód, to jeszcze ten samochód jest podrasowany pod prędkość. To jest po prostu... dobra, teraz będzie atak na niego. Troszkę... Kurwa... No dobra, słuchaj, Piotrek, masz jeszcze dużo czasu. Dużo okrążeń, źle to zrobiłeś, teraz spokojnie, jedź sobie za nim, chociaż ja bym chciał go wyprzedzić, bym musiał uciec, po prostu chciałbym już uciec. No i samochód jest ustawiony na prędkość. Ustawiony jest na prędkość mocno i nie dość, że ta prędkość jeszcze, bez ryzyka tutaj, jest większa, to jeszcze go podrasowałem. Także no swarciłem, że to ten błąd, kliknąłem ten guzik przy takim, bo jak przy formule to kliknął, to już, albo w jakimś, czekajcie. Dobra, ładnie. No i dawaj, dobra, i teraz, poczekajcie, ja się muszę skupić, bo kurde, tu mam dobre okazje do wyprzedzania, znaczy jeszcze nie tutaj. Tu jest najlepsza. I będę sobie mógł jechać. You're just 1 second behind the leader. Come on, you can do this. Take the win.
Okay, nie lubię tego, że grę tu jest bardzo taki głęboki. Nie wiem, gdzie to jest, trochę jest za daleko, ale tu komputer jest ślimokiem. Ślimokiem, totalnym. I znowu tego paliwa jest za dużo, ja nie wiem w ogóle, ile mam go wziąć. Na treningu powinienem patrzeć na to. No i... Tak, bardzo łatwo. No i udało się, no i słuchajcie, udało się, całe szczęście. Teraz uciekać, ale ostrożnie, bo mogę popełnić błąd. No przyjemnie się tym jeździ, tą Ginetto, muszę przyznać. Chciałem wam pokazać kopki, ty wyjście z kopki tu, ale... musiałbym potrenować, bo... To jest inna perspektywa, inne ten. No i słuchajcie, jest elegancko. Użyło mi, bo naprawdę byłem wystraszony, że potracę tych punktów dużo. No, to, no czegoś takiego, żeby z ostatniego miejsca na pierwsze to, ale tak jak mówię, no mam takiego farta, że zrobiłem to na akurat na tym, na tych samochodach. No i na Donington, bo to ten tor jest na początku, to była koszmar dla mnie. Donington był dla mnie koszmarem. Nie wiedziałem, jak go jeździć, tu no, uczenie się go to było po prostu na superkartach jeszcze to po prostu jakiś dramat był. Potem już nauczyłem się Donington, to polubiłem go. Tu formuła chyba będzie, ale trochę... On jest taki tor trochę stresujący jednak mimo wszystko, bo ja się stresuję na nim trochę. Jest, no, na przykład tu zakręt jest taki... No, Ginetto to tak łatwo się go robi, ale no jest taki stresujący, no są ślepe zakręty, ja jadę teraz ostrożnie. Są ślepe zakręty, są takie techniczne troszkę, tu jest ślepy zakręt, tu właściwie jest jakieś wyjście zakrętu i... Jakoś źle teraz, mam taki nawyk, właśnie źle go pokonywałem, albo no może dobrze, ale może tym Ginettem jest inaczej. Tu jest ślepy zakręt. I nie, pilnuję się, żeby mnie tam było. Naprawdę, słuchajcie, już mam dosyć stresu. Tak, także jesteśmy pierwsi. No i słuchajcie, nie forsuję tempa, podjeżdżam tak delikatnie, ale naprawdę, no ulżyło mi, bo... Dobra, także zdobędziemy dużą ilość punktów. No i w drugim wyścigu to będą te zjazd do boksu. To może być odcinka im zrobimy. Także czas fatalny. Teraz, nie wiem czemu, ale teraz się polepszymy. Teraz się polepszymy, postaram się. Dobra. Ten rekord był 1.24.238, to jest ok. Na treningach schodziłem spokojnie poniżej 1.24, miałem 1.23, takie głębokie chyba, nawet. Troszkę nie chcę ryzykować, bo tu chodzi o punkty. A nie o to, żeby czas sobie pobijać, więc będę jechał ostrożnie, zobaczcie, tak nawet im uciekam. A teraz tak troszeczkę, no nie to, że zryzykowałem, no ale po prostu tak przejechałem teraz tak. Dobra. Przejechałem tak teraz tak, no jadę tak cały czas tak, no dosyć agresywnie. Znaczy może nie agresywnie, ale no tak normalnie po prostu. Nieostrożnie. Nie dbam o bezpieczeństwo. No, ale uciekamy. Czas jest dobry. No i teraz czas jest dobry. 1.24 to będzie. Oczywiście tam jest na czerwono, ale tam jakieś małe wartości. Nie będę pushing, Andy. Bo, kurwa... Samochód mi... przyjmijmy, że w kwalifikacjach Andy mi samochód zrąbał. Mamy dobry czas. Dobra. No, uciekamy. Bye bye. Jeszcze dwa okrążenia. Brudny się robi ten samochód. Czarny, takie brzydko to wygląda. Ja nie wiem, czemu... Czemu tak... Dobra, też idziemy na dobry czas, 0.40, duża strata w miarę, nie wiem z czego ona wynika, nie wiem tam za bardzo, gdzie tam popełniłem jakiś błędzik, ale... Nie, dobra Piotrek, nie ryzykuj, bo ty chcesz jakiś rekord tu pobić. Nadrobiłem 0.2, ale już przez chwilę miałem... Wy tak tego może
mnie czujecie, ale miałem przez chwilę taki atak paniki, że już się wypieprzę. Dobra, ale jest ładnie, no i słuchajcie, no to jest przewaga tempa, jest ogromna. Tak to jest skonstruowane, projekt Cars. Ciekawe jak będzie w drugiej części. No, tak jak mówiłem już w jakimś odcinku, że na taki, żeby na taki poziom ustawić to wszystko, żeby to działało, hulało na takim poziomie fanateka i jakiegoś tam dużego kombinowania i treningu, no to ciężko jednak to wszystko tak zgrać. To jest znowu dobry czas, to jest 1.24, to wszystkie czasy na 1.24 są fajne. Słuchajcie, ja przejadę sobie, oj teraz błąd, przejadę sobie to ostrożnie, bo nie chcę ryzykować, naprawdę, walić czas teraz, jadę wolno, bo mam przewagę 4 sekund prawie, więc teraz robiłem błąd, więc przejadę to naprawdę tak ostrożnie, także to już tu opóźnię hamowanie. Dobra, elegancko, już mam 2 sekundy straty, teraz straciłem kolejną sekundę, ale jak widzicie, czas do poprzednich ziomów się utrzymuje, nawet się zwiększa chyba, mimo to ja nie chcę już tutaj teraz ciężko tą ginetą się wywalić, ale na treningu miałem wywrotkę. Także naprawdę, jestem w szoku trochę, że ten samochód jest tak stabilny. Pojeździłem ginetą z wyższej klasy, no to już tak nie jest różowo. Jest bardziej pro i tak się zastanawiam, czy Formuła C, czy ta Ginetta. Ja czasami tak mam, że chciałbym takie właśnie wyzwanie. Nie podoba mi się ta Ginetta z tej wyższej klasy, to jest chyba tam 30, ale może właśnie dlatego bym chciał nią sobie ten. Dobra, udało się wygrać. Jeszcze będzie drugi wyścig. Tu naprawdę wcześniej hamuję, sobie spokojnie sobie pokonam. Bez stresu, tak jest. Udało się. Drugi wyścig też pewnie będę z ostatniej o czas 3,5 sekundy. Także naprawdę to było ostrożnie. No i komplet punktów i najszybsze okrążenie. No i przejdziemy od razu do drugiego wyścigu, bo chcę to mieć ze sobą, że tak powiem. Dobra, i ten Hirvonen był piąty. I sytuacja w tabeli. No jest dobrze. No słuchajcie, udało się na całe szczęście jakby. No i dobra, przewaga będzie rosła, mam nadzieję, że będzie rosła i przechodzimy do drugiego wyścigu. No, także udało się, na całe szczęście. To takie trochę bez sensu. Tak z ostatniego na pierwsze. Ale no, tak jak mówię, że chyba jestem na najłatwiejszym etapie tej gry teraz. Na pewno nie będzie łatwo tak później i tak jak było, nie było łatwo wcześniej, no i udało mi się, zwarciłem w tym. Dużo mam farta w ogóle, też kiedyś nie pokazałem wam kwalifikacji, bo coś tam kliknąłem z nagrywaniem, a te kwalifikacje to były tak naprawdę powtarzane z innego toru, także mam szczęście trochę. No szkoda, że nie ma tych możliwości tego cofania tutaj się jakby w karierze. Mam zezwolenie na restarty, czyli mogę sobie restartować 15 okrążeń. No i słuchajcie, będzie drugi wyścig i drugi wyścig będzie już z zjazdem do boksów. Ja będę startował z ostatniej pozycji, bo już sprawdziłem. I zjazdem do boksów. No spróbujemy ich wszystkich wyminąć, tak jak w pierwszym, bo ten. Nie wiem, ile tego paliwa wziąć, bo tam chodzi o to, że to paliwo jest używane. Zużywane jest po prostu w zależności od tego, jak się tam ustawia ten samochód, ale nie jestem już takim mechanikiem, żebym to rozkminiał. No nie chcę ryzykować, ile tam nawet, nie wiem, ile mi tam zostało, dobra. Bo tam rzeczywiście było dużo tego paliwa mi zostało. Nie chcę ryzykować. Będzie 13, mam... 15 chyba tych było okrążeń. Dobra, powinno mi starczyć, bo to zużycie jest bardzo niskie. Dobra, słuchajcie, pojedziemy. Będzie zjazd do boksu, ale będziemy oczywiście, nie będziemy kombinować, tylko po prostu będę napierdalał, nie? Będę napierdalał jak szalony. Nic nie zmieniam, bo samochód jest ustawiony dobrze, agresywnie dobrze. Dobra, trzymajcie kciuki, leszcze. Dziewczyny, zgłaszajcie się do Piotrka. Jakbyście wolne były i chcecie rozrywkowego gościa. Znaczy do motora. Od razu mówię, nie będę się tam... Dobra, słuchajcie, bo dajcie mi się skupić teraz. Maski. Nie piszcie nic. Ja teraz muszę ostrożnie. Mam 15 okrążeń. Mam nadzieję, że mi tego paliwa starczy. Powinienem się zachować profesjonalnie i sprawdzić na poprzednim filmie, ile mi tego paliwa zostało. Jadę ostrożnie.
ale kurde, no, na pierwszym okrążeniu to na, trzeba być agresywnym, bo w sumie źle, że tak ostrożnie jadę. Kurwa, blokują mi tą wewnętrzną, po zewnętrznej też, tam komputer jest tak wolny, że mogę tam coś tam wyprzedzić, ale ja tak chciałem ściąć to wszystko ładnie, bo też chcę awansować jak biały jest fajny, ja mówiłem w poprzednim odcinku, że on jest fajny, ale ten pasek mu przyjebany. Jadę ostrożnie i kurde właśnie, najgorsze jest to, że na początku jest najlepiej awansować o kilka pozycji, a później jest ciężej. Jednak, dobra, ale jeszcze jest tłok, jeszcze tu mogę coś porobić, tak, teraz mam dobre wyjście, ale ten mi blokuje, no niestety, no co, facet. No i trochę stresująco, bo jestem w sandwichu tak zwanym. Dobra, elegancko, tak jest, dobra, słupek, ale to nic, walić słupek. Biorąc pod uwagę okoliczności, nie lubię tych słupków strącać, pachołków ani nic innego. Czy ja w ogóle mam zjechać do boksu? To jest w ogóle... Bo mi nikt nic nie mówił. Andy. Słuchajcie. Oj. Każdym innym samochodem to ja już bym bączka zaliczył. Jak nie będę mieć do... 13 okrążenia, to zjadę do boksu. A jak mi Andy nie powie. I zobaczę, czy oni zjeżdżają, bo ja nie wiem nawet. Jestem totalnym amatorem. Powinienem to wiedzieć, a ja nie wiem. Ja jestem tak zły, że ja chcę po prostu jak najszybciej być pierwszy i w dupie mam wszystko inne i na spontanie wszystko robię. Ale łatwo, znowu będę pierwszy raczej. Tu sobie zwolnię. No mam farta, no jestem farciarzem. Wygrałem na loterii. Ładnie, fajnie mi kierownica drga, najeżdżam na tarki, no komputer jeździ cały świat. No, pisał do mnie jakiś taki amator, jeździ w jakichś gównach, takich gównianymi samochodami, Polak, rajdowca wyścigowy, on tam ostatnie miejsce zajmuje non stop, więc nie będzie z niego kubicy. No, nie stukaj mnie. Oj, dobra, ścinanie. No i on mi napisał, że ogląda mój kanał i że bym się nie przejmował, że te linie nie są, że te czasy są, nie są regularne na Ginetcie, bo to taką regularność to tylko na F1, że w samochodach takich zwykłych, to bo on jeździ jakimś tam, w jakiejś tam trzeciej lidze polskiej, jakimś złomem, no i ten, ostatni jest, no stop jest ostatni, mówi, że też te czasy są różne, bo to nie jest formuła. That was a sweet move, great start. Oj, teraz, tak, właśnie to jest ta agresja. Teraz macie pokazane, jak ten samochód się zachował. Łatwo się gmija. No, jest banalnie, jest easy. Very easy. No i napisał mi, ale nie wiem, czy mu wierzyć. Bo to taki junior, nie? Tam czekajcie, w uchu się podrapę. Dobra, jest. No jest łatwo, no naprawdę. Tu nie chcę ryzykować, bo tu na treningu tam wyjeżdżam za bardzo i oczywiście jakbym poziom był wyższy, to bym tam... He's feeling the pressure. To bym tam po prostu bardziej to ogarniał, ale tak jak mówię, że nie ma takiej potrzeby. Kurwa, jest tak łatwo. Tylko czy ja mogę do tego boksu zjechać? Właśnie, kurde, chciałbym mieć całą jakby tą... A będę po czasach sprawdzał. Ja ich wyprzedzę, tych trzech, i będę tam uciekał. Jak zobaczę, że czasy są jakby... Nie no, ale mam nadzieję, że mi Andy powie. Tam box. O, zjadłem pierożki, mi się tak odbija troszkę. Dziewczyna mi rzuciła, to trzeba samemu żarcie robić. To jest trudne. Oj, o, znowu agresywnie, ale to jest właśnie ustawienie tego samochodu. Właśnie pod ten zakręt też właśnie zauważyłem, że tu mam przewagę tempa totalną i no zobaczcie, mijam ich jak tyczki, bo ta przewaga, nie wiem czemu, jak w ogóle jakby twórcy projektują te tempo przeciwników, bo ten sektor to jest dramat, to jest po prostu na klawiaturze, podejrzewam, że tam można
by było, jakby komputer miał takie tempo jak tam na tej sekwencji, na tym sektorze, na klawiaturze można by było grać i wygrywać. No, jest dobrze, będziemy im uciekać, tylko zjechać do boksu, zjechać do boksu. Ja najpóźniej, jak najpóźniej teraz, w tych okolicznościach, bo chodzi o to, żeby uciec. Dobra, ostrożnie, Piotrek, oj, głęboko, głęboko. Błąd, troszkę ten, ale czas będzie fajny. No, no ja wiem, mówię do widzów właśnie, w którym... Oj, za wcześnie, to spowodowało, że komputer mnie troszkę jakby przeatakował, ale to nie był jakiś błąd taki wystarczy. Tu komputer gdzieś zwalnia. Tu ma. Oj, teraz przesadziłem i stracę pozycję, ale zobaczcie, nawet przesadziłem i... No i bez konsekwencji jakichś takich dużych. No ale tak, przesadziłem. I to ustawienia agresywne spowodowały, że no chciałem mocno teraz, nie ukrywam tego. Nie zachowałem teraz bezpieczeństwa, no i tracę pozycję przez to. Troszkę pocisnąłem za bardzo, myślałem, że się zmieszczę w tym limicie, ale tu jednak nie. Dobra, muszę to skorygować. W sensie, nie ciśnij, Piotrek, nie ciśnij. Nie ma sensu, bo ty się ciśniesz za bardzo. Chcesz już od razu. Masz 10 okrążeń jeszcze, kurwa. Spokojnie zdążysz ich tam wyruchać. Oj, teraz, nie widziałem tej linii. Nie widziałem tej linii, słońce mnie oślepiło. Ale to nic, słuchajcie. Okrążenie do straty. I tak. Brudny się robi, brudny samochód się robi. Zjeżdżają do tego boksu, czy nie? Kurde. W poprzednim odcinku miałem zjechać do boksu i obdarzyć obowiązkowo. Więc, no, chyba muszę. No dobra, na razie jedziemy. 13 okrążenie. Jak mi nie będzie, tak nikt nie zjedzie, to ja też nie zjadę. No i chwila, nie? Dobra, teraz spokojnie, Piotrek, przygotuj sobie. Kurwa. No. Ej, myślałem... Well done, that's second place. Keep digging. Dzięki. Myślałem, że troszkę inaczej się zachowa. Zaskoczył mnie trochę. Troszkę tam zarysowałem sobie lakierek. Ale to nic. To nic. Jedziemy. Odzyskaliśmy pozycję. Troszkę tak brutalnie, ale... Słuchajcie, formule też się zderzają. I kółka odpadają czasami. Nie, no zderzają się, są jakieś obicia, lecą im elementy, to normalne. To ja się rzadko się zderzam. No tu nie widzę linii. Słońce świeci, ono wychodzi. Box now. Teraz? Ja pierdzielę. Kurwa, Andy. Dobra, żeś mi powiedział. Dawaj, szybko. Zjeżdża ktoś czy nie? Mogę być ostatni, ja się będę cieszył, jak będę ostatni, bo chodzi mi o to tylko, żeby nie mieć przed sobą hamów. Chcę mieć po prostu drogę. No, dawaj, szybko, kurwa. Boże, rzeczywiście, wieczność to trwa. Trwa to wieczność. No. Co tam jeszcze? Ja pierdzielę. Dobra, słuchajcie, żeby mieć tylko czystą drogę, jak ja mam kołka? Nie mówcie, że ja mam opony zmienione. Ja pierdolę. Jak będę na niebiesko, to będzie dramat. Żeby było na zielono. Koce grzewcze. Dobra, są na zielono. Jest okej. Okay. Dobra, jedziemy, słuchajcie. Słuchajcie, skupienie. Ten pierwszy zakręt jest ciulowy. No dobra, mamy 6 sekund. Nie, 20 sekund. Jedziemy, mam pustą drogę. To jest dobrze, robimy im podcinkę. Tym skur... Nie chcę pchnąć, słuchajcie, zwrócił on parę osób. Tu jest naprawdę agresywnie. To jest podsterowny samochód, a mi tak zarzuca nim. No i dobra, robimy im podcinkę. I teraz jest podcinka. Jak nie rozumiecie, o czym polega podcinkę, to zobaczcie. Ja mam świeże opony, powiedzmy. Znaczy, tam przewaga tempa tu oczywiście nie będzie istniała, ale jak na profesjonalnym poziomie, takim mega, no to ja mam wtedy świeże opony. Oni mają już zużyte. Ja wtedy robię szybciej okrążenie, powiedzmy o sekundę. I dzięki temu po prostu nadrabiam czas.
jak oni zjadą do swoich boksów, to ja ich wyprzedzę, bo będę troszkę bliżej nich niż jak jechałem sobie tam wcześniej, nie? No. Dobra, tu jest trochę ciulowo. Muszę tutaj ostrożnie, poczekajcie. Dobra. Kurde, słońce przeszkadza. Słońce jednak najgorszą rzeczą. Dobra, jakieś chamy w tym boksie już tam są. Także ich teraz, no, jeden wyjeżdża. Kurwa, słońce, facet. Dobra. Nie, muszę ostrożnie przy tym słońcu, bo tu jest ten zakręt, nie lubię go. Przyznam szczerze. No, ale co zrobić, no. Dobra, udało się, tak jest. No, jest za nami. Jest za nami jednak, kurde. Tak jest. Limity, ale ja wiem, że tu nie ma, więc pal licho. Dobra. Oni teraz... Będzie stresujące trochę, jak oni będą wyjeżdżać. No, ale to powiem wam, że to jest ciekawe z tym boksem. Fajne. Muszę przyznać, że tak twórcy jakby wiedzieli, jak emocje wzbudzić. Bo to jednak jest emocjonujące i no mam nadzieję, że to zostanie, bo to fajne, podoba mi się. Emocje, stres na tym poziomie, no jednak mimo wszystko jak już tu jest łatwo, ale jednak tak ogólnie to jest stres. Ja się nie lubię się stresować. No, Piotrek, szarżujesz, ale teraz bez konsekwencji, nawet ci się to opłacało, bo masz rekord, ale pilnuj się, koleżko, bo... Nie bądź głupi. That's the fastest lap of the race. Great lap. Tu nawet strać trochę tego czasu. No ten, dobra, jest okej, dobra. Nieważne, że na targi nie wyjechałeś. Palić to. Nie musisz nic nikomu udowadniać. Znaczy tam na targi to tam nie powinno się zawsze wyjeżdżać. Ale że cię nie wyrzuciło. Tu jest podsterowność ważna, bo ja sobie, zobaczcie, mogę sobie zahamować tak w prostej linii. Ja ustawiam ten samochód na tym zakręcie do hamowania na linii prostej. I tu tak samo, bo to jest taki, powiedzmy, znaczy tu troszkę inaczej już teraz pokonuję, ale jak... Bo tak nie wiem, czy ja robiłem błąd, ale też, zobaczcie, ja sobie... Robię sobie hamowanie na prostej dzięki temu, że mam podsterowny. I później, jak już puszczę hamulec, to skręcam wtedy bez gazu. I tu tak samo. Jest hamulec na prostej. I właśnie podsterowność to pomaga, bo jakby miał na sterowną, hamulec by był nadsterowny, to by mi rzucało. Dupą by mi rzucało i ten. Słuchajcie, mam słabsze czasy, bo to słońce tutaj, kurwa. Dobra, ktoś tam w tym boksie jest, ale ja robię im podcinkę. No i wyjeżdża, no i ten będzie przede mną. No niemożliwe. Nie, dobra, on dopiero zaparkował. Dobra, jest okej. Okay. Powinienem tu pod... Dig deep and try and punch out some consistent times now. Andy, to nie jest ważne. Podsterowne hamowanie, to co lubię. No i zobaczcie, tylko paliwa wziąłem. Wydawało mi się, że tam jest... Nie wiem, czy oni mi dotankowali, czy nie, ale no jest... mamy jakieś hektolitry. To tam chyba jakieś... Dobra, elegancko, tak jest. Limit chyba, ale zobaczymy, czy na formule będą te limity. Ja na pewno jakby taka opcja była, że tam restrykcyjnie, jak będzie później, bo wiem, że w innych F1, jak będę robił filmy kiedyś tam w przyszłości, to po prostu restrykcyjnie ustawię. Ja nie będę się pierdzielił. Muszę się tak nauczyć, żeby nie robić limitów, ale póki co mogę sobie wyjeżdżać za tor, to sobie wyjeżdżam. To jest gra. No i mamy rekord, będzie teraz, pobijamy się. Powinien być, chyba to coś spierdzielę na tym ostatnim zakręcie, co jest możliwe. Bo tu tak boję się tego tej szykany, wiecie? Ale jest dobrze, ładnie, tak, elegancko, no... Cycuś glancuś. Jest git, jestem zadowolony, słuchajcie, dobrze się tym jeździ. Kurwa, fajna, fajna jest ta cinepta. Też tam, że tak powiem, zrąbałem, bo miało być formuła kurwa, pichnąłem niechcący i ten, i się opłacało, bo... Ale
ten. Odcinę ta wyższa, no. No raczej nie, no chcę formułę już, bo później będzie. Bo ja walczę o formułę C. Jakbyście nie wiedzieli. Jestem trzeci, ale oni mają jeszcze zjazd do boksu, więc wyprzedzę ich spokojnie. Nawet zobaczcie, tego doganiam już przede mną, tam już go widzę. On jeszcze ma zjazd do boksu, także to jest. Przewaga jest. Nawet sobie pozwalam już tutaj na zakręcie, na delikatne takie. To jest uchwałość z mojej strony, ale delikatne utrzymywanie gazu. To jest też fajne, że możesz tym fanatykiem tak ten gaz tak delikatnie go dozować. Tak, dozować go tak minimalnie i to pomaga bardzo. Tylko oczywiście. Poczekajcie. The gap to second place is 10 seconds. Run off some great laps, you'll catch it. Oczywiście jakbym jeździł na jakimś mega ultra poziomie takim tym, no to pewnie, bo tu te czasy tak naprawdę to są słabe. To ja to jakbym chciał tak jakby posiedzieć nad tym tak naprawdę fest. Oj, teraz błąd. Ale błąd, ale rekord. Tak naprawdę fest to tak naprawdę cały tydzień. Jakby mi za to płacili, żebym tydzień do nich to maksował, to bym pewnie miał naprawdę czas jakieś wyrąbane w kosmos. To myślę, że 3 sekundy jeszcze bym mógł urywać. No, dobra, ile mamy? 7 sekund. No i jest git. Wszyscy już chyba są po boksach, tak? Będę sobie obserwował tą przewagę, jak ona się tam utrzymuje. Nie chcę szarżować, słuchajcie, nie, słuchajcie, przepraszam was, kochani widzowie, ale nie chcę szarżować, chcę to wygrać. Oj, teraz troszkę miałem przez sekundy takie. Powiem wam o uczuciach. Przez sekundę miałem taki, że zrobiłem źle, ale. A ten. Wyścigi taki na takim poziomie, słuchajcie. To jest we F1 chyba prawdziwej, to chyba nie, ale chociaż też pewnie, to jest po prostu minimalizowanie błędów. Każdy zakręt pokonuje się źle, każdy, tylko pytanie jak bardzo źle. Jak bardzo źle? No teraz też pokonałem źle. Miałem tyle miejsca jeszcze, no ale we F1 może tak nie uważają, bo to są jednak specjaliści. Dobra. Troszkę ryzyku. Piotrek, po co ryzykujesz? Zwolnij sobie mocniej. Nie, jestem nienormalny. Źle mi coś pokazuje ten sektor, nie mam 0,8. Coś tu gra też ma jakieś błędy czasami, no ale zyskujmy sekundę nad tym. No i słuchajcie, udało się wyjść obronną ręką z tego, bo naprawdę kliknąłem, to się załamałem, mówię, kurwa, no co ja zrobiłem, no po prostu, gdzie ja bez kwalifikacji, czy to jest takie ważne. Dobra, jeszcze dwa okrążenia, no, także udało się na całe szczęście, naprawdę, ale, no i zobaczymy co dalej. Myślę, że chciałbym, żeby było tak łatwo, ja bym chciał, bo nie chcę się stresować. Nie chcę się stresować, a wolę sobie tak pierwszy jechać. Ale już będziemy mieli przewagę. Będę mieć przewagę. Wystarczającą, chyba taką, żeby czuć już swobodę psychiczną. Zaraz sprawdzimy oponki. A, wszystko jest ok. Tak naprawdę czego? Tu wam mogę pokazać, jak się. Tu, zobaczcie sobie. Jak się operuje? Czerwony to jest hamulec, zielony to jest gaz. Byle często zielony z żółtym, w sensie rozróżniam kolory, tylko że po prostu myślę o zielonym, a mówię żółty. No i na odwrót. Także tak jest. Tu tak nie rozumiem, co tu tam chodzi o to w tym.
Chciałbym to rozumieć, muszę przyznać, ale nie rozumiem. I przyznaję się do tego, że nie mam czasu, żeby tego rozumieć. Tę sztywność, wysokość... Oj, zapatrzyłem się, teraz chciałem czytać. Chciałem przeczytać. Sztywność, wysokość i wyjechałem. Bo spojrzałem i... I ten, i... łamię te limity, ale ich nie ma tutaj, na całe szczęście. Kiedyś czytałem na YouTubie o tym, oglądałem, co się ktoś tam tłumaczył, ale... Ale jakby szybko straciłem jakby chłonność informacji, że tak powiem. Także no fajny jest projekt Cars, ale tak jak mówię, ja jestem amatorem. Profesjonalnym, ale amatorem. I zapamiętajcie to sobie. I tak w sumie na YouTubie chyba jestem najlepszy, bo słuchajcie, inne filmy to kurwa takie badziewia, że aż mi się nie chce po prostu. Jak jesteście, jak coś żeście nakręcili z projekt Cars i włączacie sobie, o ktoś nakręcił projekt Cars, to ja też to zobaczę. I natrafiliście na ten fragment i macie też swój kanał z projekt Cars, to jesteście cioty. Nie umiecie grać i tyle. Tam z 3 osoby są tylko zagraniczne, to one nie rozumieją. A Polacy to po prostu dramat, dobra. No i paliwa, amatorszczyzna tego paliwa. Starczyło, no dobra, ja sobie tu zahamuję tak wcześnie, bo... Dobra, udało się, 2 razy wygrać. Pomogły boksy. No i fajnie. Oj, trzymam jedną ręką już. Puściłem właściwie, złapałem tak na dole tylko. Ale trochę stresów było. Trochę było stresów, ale ostatecznie dobrze. Wyszła first class, tak jest. No i ten Henry Hirvonen ostatni. No i widzicie, to jest właśnie też projekt prosto, że jeszcze oni wszyscy jadą swoimi tempami. W sensie drugi jeździ na tempie drugim. Nieważne co to jest. Dobra, zobaczmy co tam się dzieje. Udało się. No i zobaczcie, jaki miałem czas. Taki niski 1.23, 302, więc kwalifikacje oczywiście były nierozegrane. A tu już w tym pierwszym wyścigu troszkę za mało chyba tych, nie jechałem tak dużo, żeby na prostych, tam walczyłem większość wyścigów w tłumie, więc ten czas jest gorszy, a tu już się udało jakby, no do treningu troszkę szybciej, bo tam mniejsza presja, także ale ogólnie bardzo fajnie, to takie czasy są spoko. No i elegancko, no i słuchajcie, elegancko, naprawdę, zero stresu, wakacje mnie czekają, ja już nie będę klikał tego, zobaczmy co będzie dalej, co będzie w kolejnym odcinku. Bo nie wiem, zapomniałem. Zobaczę sobie. Dobra, tak jest. Tylko teraz będę musiał chyba przeskoczyć te wszystkie. Tak, oczywiście się pojawiają. No to bym sobie rozegrał, ale to są 3 rundy. No, słuchajcie, na Barcelonie. No, elegancko. Ale nie, słuchajcie. Nie będę. To też bym sobie rozegrał. Też 3 rundy. No, to trochę gorzej, bo nie lubię samochodów ze spoilerami. Dobra, tu teraz, żeby nie kliknąć. No i mamy Silverstone, no i elegancko. No i słuchajcie, Silverstone, o tu kliknąłem, przeprowadź symulację do następnej sesji, tylko tam był wyścig. Silverstone, to słuchajcie, będzie pozamiatane. Dobra, trzymajcie się, kochani. Buziaki.